Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach statystyki opisowej chciałam omówić Wam korelację i niekoniecznie tą najpopularniejszą, czyli korelację liniową Pearsona. Dlaczego? Bo nie zawsze ją można zastosować, więc warto poznać coś alternatywnego. Kiedy nie można jej zastosować? No na przykład, jeżeli chcę zbadać zależność między płcią a wykształceniem, czy płcią a na przykład wiekiem. Dlaczego? Bo jeżeli występuje choć jedna z cech, która w tym momencie jest niemierzalna, czyli na przykład płeć, wykształcenie lub kolor włosów, i nie mogę tego wymierzyć w jakiejś jednostce, miary, czyli kilometry, centymetry, kilogramy, jakieś kwestie sekund, to w tym momencie mamy do czynienia z cechami niemierzalnymi, tak zwanymi jakościowymi, bardziej bym powiedziała opisowymi, i w tym momencie nie da się policzyć ani średniej arytmetycznej, ani odchylenia standardowego płci, no nie ma mowy. Wtedy można zastosować na przykład alternatywnie korelację Spearmana. Korelacja Spearmana może być, tak jak tu chcę pokazać, wykorzystana na danych ilościowych, jak najbardziej można ją wykorzystać, bo ona bazuje na czymś takim jak rangowanie. Rangowanie, czyli określenie w tym momencie ocen dla poszczególnych wartości i jednej kolumny, i drugiej kolumny według jakiegoś klucza. I teraz o co chodzi z tym moim kluczem? Jeżeli jedną cechę opiszemy jako X i to jest przykładowo eksport towarów, a Y to jest import towarów, i są to wartości zdecydowanie jakieś takie ułamkowe po przecinku, to problemu z nadaniem rang, czyli ocen tych wartości, nie będzie. Ale jak jest w przypadku trudnych, na pewno to omówię. I w tym momencie tak, musimy zacząć od tego, że jest to współczynnik korelacji kolejnościowej, czyli tak zwanej rangowej, i to jest współczynnik zgodności tego uporządkowania, czyli tego rozpisania rang. On może być dla danych uporządkowanych, ale tylko w szeregu szczegółowym, czyli przy takim wypisaniu x-ów i y-ków po kolei. Dla cech mierzalnych lub quasi-mierzalnych, czyli takich jakościowych, które w jakiś sposób dają się uporządkować. Uporządkować da się na przykład wykształcenie, bo jest albo niższe, średnie i wyższe. Tam zacznijmy patrząc szkołami, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, jeszcze ta zawodówka, studia, jakieś podyplomowe, tam można na pewno to w jakiś sposób uporządkować. I teraz, wzorem na współczynnik korelacji, oczywiście to jest też teoria, można to sobie poczytać, zatrzymać film, wzorem, który musimy uzupełnić, jest ten. RS równa się 1 minus. I szóstka jest zawsze. N to jest liczba tych obserwacji, czyli jeżeli mam dane dotyczące eksportu z iluś tam lat, to pytanie, z ilu mamy takich lat obserwacji, a DI to sobie zaraz powiemy, co to jest. Jeżeli założę w tym momencie, że mam 11 obserwacji, bo tyle było na przykład obserwowanych lat czy miesięcy, kwartałów danych dotyczących zarówno eksportu, jak i importu, to mam N równe 11, czyli to wpiszę tutaj do mianownika, a co mam w liczniku? DI. Podniesione do kwadratu, a na końcu sumowany dla wszystkich okresów, od pierwszego do ostatniego. A co to jest DI? To jest dosłownie różnica między rangami nadanymi dla poszczególnych wartości X i Y. A mówiąc jeszcze prościej, co to jest? No właśnie, to zacznijmy od tego, że wypisujemy kolumnę, gdzie mamy kolejne wartości, jakie były dla x-ów, jakie było dla y-ków. Najlepiej jest w jakimś programie typu MS Excel uporządkować ten zespół poprzez filtrowanie, czyli ułożenie tej pary dwóch kolumn według na przykład rosnącej wartości jednej z cechy, czyli x-ów. Tylko trzeba pamiętać, że jeżeli ustawiam rosnąco i x-y, to w miejscu tej wartości musi stać
wartość Y, ale z tej tabeli podstawowej, jaka była dla 137 po przecinku, jaka była wartość Y. Nie zmieniamy w tym momencie tej wartości na po prostu przepisaną tak, jak leciały Y, tylko według tej wartości, jaka była, to jaka jej odpowiadała wartość Y. I teraz tak, no właśnie, o co chodzi z tymi rangami? Rangi mam zapisane tutaj i tutaj. Pierwsze rangi to są jakby wartości, jakby numer, liczba porządkowa dla kolejnych wartości. Jeżeli mam wartość najniższą, to jej przypisuję rangę, czyli tak zwaną ocenę, dopiero 1. Gdy mamy wartość ciut większą, to już jej nadaję kolejną rangę, czyli jest numer 2. Przyjmujemy, że rangi mają wartości całkowite, kolejne i najwyższa ranga wynosi 11, czyli tyle, ile mamy obserwacji. I jedna uwaga, jeżeli te wartości następują po sobie, a między sobą są różne, to nadanie rang jest bardzo proste. To jest liczba od 1 do 11 po kolei. Ale teraz w przypadku Y-ów, które były przypisane w zależności od X-ów, nie jest to sprawa taka prosta, że też 1, 2, 3 w górę. Muszę tutaj dokładniej patrzeć, że na przykład najniższą wartością było 206 i dlatego dla liczby 206 ranga Y-ów pierwsza jest dopiero dla drugiego wiersza, bo tu w drugim wierszu była wartość najniższa i tu jest jedynka. Dlaczego tu wpisałam dwójkę? Bo spośród pozostałych liczb, z wykluczeniem tej, 213 jest liczbą najniższą, jakby drugą najniższą. Więc tutaj druga najniższa liczba jest podana i ona ma wartość tej rangi, tej oceny 2. I tak po kolei trzeba posprawdzać, która liczba kolejna jest większa po 213. I tutaj jest to 224, dlatego to jest ranga 3. Jeżeli uzupełnię zarówno rangi dla x-ów, jak i dla y-ów, mogę policzyć różnicę między tymi rangami. Czy ja policzę różnicę 1 minus 2, czy 2 minus 1, nie robi żadnej różnicy. Dlaczego? Bo ja do wzoru potrzebuję wartości tych rang, każdej z osobna podniesionej do kwadratu. Czyli czy ja podniosę minus 1 czy 1, otrzymam wynik 1. Jeżeli tu by było na przykład minus 5 czy plus 5, wynik i tak byłby 25. I teraz interesuje nas suma rang, bo zgodnie z tym wzorem potrzebuję sumę tych rang, każdej z nich podniesionej do kwadratu. I w tym momencie musimy sobie powiedzieć, że jeżeli mamy taki szczególny przypadek, a często jest tak na kolokwiach, że jakaś wartość pojawia się kilka razy, to w tym momencie nie jest to rangowanie tak proste jak tutaj. Czyli na przykład powiemy sobie, jeżeli jakaś czwóreczka, czyli tu gdzieś na przykład te dwie wartości by wynosiły 4 i występowały dwa razy, dokładnie ta sama wartość, co dokładnie toczka w toczkę byłyby dwie czwóreczki, to w tym momencie i byśmy powiedzieli, że to byłyby dwie najniższe wartości, to w pierwszym momencie by miały przypisane rangi 1 i 2. Ale jeżeli czwórki są sobie dokładnie równe, to nie możemy powiedzieć, że jedna czwórka jest mniej warta od drugiej, jedna ma rangę 4, 1, a druga czwóreczka ma rangę 2. Tak nie może być. Jeżeli w tym momencie do przypisania mamy dwie pierwsze rangi, to obie czwóreczki, gdyby tutaj były, miałyby rangę średnią z tych dwóch pierwszych, czyli 1 plus 2 przez 2 daje 1,5. I byśmy powiedzieli, że obie te dwie pierwsze wartości mają rangę w tym momencie przypisaną 1,5. I tak postępujemy przy większej liczbie. Zaraz, co w przypadku powiedzmy tych nietypowych wartości powielających się dla x-ów i dla y-ów i z przypisaniem dla nich rang, powiemy sobie oddzielnie. A więc u nas w tym przypadku, jeżeli przepiszemy ten wzór i uzupełnimy, że to jest 1 minus, 6 było, i ale razy 4, bo tu wyszła suma tych rang 4, i podzielimy przez 11 obserwacji, a w nawiasie 11 do kwadratu minus 1, otrzymamy wartość współczynnika korelacji Spearmana
0,98. Jak w przypadku każdej korelacji, ten wynik jest wysoki. Podobnie w sumie jak w korelacji Newey-Pearsona. I tu mamy sposób rozpisania. Możecie mieć mniejszy ten sposób, jakby te przedziały są bardziej pozbijane, ale ja mam tutaj taki szczegółowy, gdzie w zależności jaki to jest wynik, co do wartości bezwzględnej, czyli bez minusa i plusa, w tym momencie możemy określić, jak silna jest ta korelacja. Więc tutaj ja bym powiedziała, że wynik 0,98 wpada do korelacji prawie pełnej, czyli między importem i eksportem, wstępnie możemy powiedzieć, na podstawie tego sposobu badania korelacji, możemy powiedzieć, że ona jest prawie pełna, czyli bardzo silna zależność. Co wiadomo, w rzeczywistości zachodzi. No i teraz, jak wiemy, współczynnik zachodzi między minus 1 a 1 i ta korelacja ujemna by określała, że jak jedno rośnie, to drugie maleje. U nas korelacja wyszła na plusie, jak widać, czyli oznacza, że generalnie im wyższy import, tym wyższy eksport, albo tym wyższy eksport, im wyższy eksport, tym wyższy import. Jest to tak zwana miara symetryczna. I co jeszcze tu możemy powiedzieć? No, że w naszym przypadku ta korelacja między tymi ocenami importu a ocenami eksportu jest bardzo wysoka. I możemy na pewno dodać, że oceny były prawie w 100% zgodne. I teraz ten najważniejszy przypadek szczególny. Co robimy, gdy nasze wartości x-ów lub y-ów powielają się, czyli są takie same dla kilku przypadków. Jeżeli 26, 25 są różne, wszystko jest ok. Gorzej w przypadku 21, który występuje dwa razy. A w najniższą wartość, zwróćmy uwagę, jest pojedyncze 20. Dla niego jest ranga 1. Kolejnymi wyższymi wartościami jest 21, który występuje dwukrotnie. I gdyby te wartości byłyby następujące po sobie, to byśmy nadali rangę 2, a to by na przykład było 3. Jeżeli te dwie wartości są takie same i nadane by były rangi kolejno 2 i 3, to rangi między dla 21 w obu przypadkach musi być dokładnie taka sama, bo ta wartość jest taka sama. A więc ranga to jest średnia arytmetyczna z tych rang, które byśmy nadali, czyli 2 plus 3 przez 2 i 2,5, czyli oznacza, że zarówno to 21, jak i to 21 ma rangę 2,5. Kolejna wyższa liczba powinna mieć rangę 4, a ta 6. 5. Więc w tym momencie tu nie ma tych samych wartości, więc normalnie nadajemy rangę 4 i 5. W przypadku Y zauważam, że najniższą wartością jest 23, nie powiela się, dlatego ranga jest 1. 24 jest kolejną liczbą ciut wyższą, pojedynczą ma rangę 2, ale w przypadku 28 też jest pojedyncza ranga, która wynosi 3, bo to jest liczba ciut wyższa od 28, ale w przypadku 29, które występuje dwukrotnie, rangi nie mogę nadać tu 2, tu 4, a tutaj 5. Zarówno 29 tu, jak i tu jest w tym momencie tak samo warte, czyli zarówno to 29, jak i to 29 dostaje dokładnie taką samą rangę, która wynosi średnia arytmetyczna między czwartą a piątą rangą, które byśmy tutaj nadali. A więc 4 plus 5 to 9 przez 2, 4,5. Czyli zarówno to 29, jak i to 29 dostaje rangę 4,5. Ja kończę w tym momencie omawianie, ale liczymy oczywiście naturalnie, normalnie, bez żadnych zmian. I jeżeli potrzebujecie, jak najbardziej możecie komentować te filmy, subskrybujcie kanał, lajkujcie, po prostu wykorzystujcie całą tą udostępnioną przeze mnie wiedzę. Mam nadzieję, że dobrze zrozumieliście ten materiał. Jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia tego jeszcze raz, bo czasem wystarczy coś obejrzeć kilka razy, żeby dobrze to zrozumieć, zaskoczyć i po prostu, żeby dobrze wbiło się do głowy. Pozdrawiam.